Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku naszego podcastu Ludzkiego gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest dr Przemysław Hankus, doktor nauk politycznych, specjalista od spraw międzynarodowych, a także prezes Stowarzyszenia Libertariańskiego. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, cześć Mateusz, witam wszystkich słuchających podcastu. I chcemy dzisiaj porozmawiać o Unii Europejskiej. W ostatnich tygodniach był to gorący temat z powodu sporu wokół kształtu budżetu Unii Europejskiej, ale no nie chcielibyśmy się skupiać na takim technikalium drobnym, a raczej porozmawiać szerzej o tym, czy Unia Europejska powinna być nadzieją dla osób, którym bliskie są wolnościowe ideały. Więc może się od razu zapytam, czy powinniśmy oczekiwać, że międzynarodowe instytucje takie jak Unia Europejska będą systematycznie wprowadzać bardziej wolnościowe rozwiązania niż na przykład państwa narodowe? Jak widzisz taki problem? To znaczy, jeśli mówimy o systematycznym wprowadzaniu takich bardziej wolnościowych rozwiązań i bardziej wolnościowego ładu, to osobiście ja takich oczekiwań bym nie miał. No ale rzecz jasna, pewne sytuacje, w których działania Unii Europejskiej czy innych organizacji odbiegają od tego ogólnego modelu, to oczywiście takie sytuacje się zdarzają, bo przecież możemy znaleźć przykłady, gdzie to nasz polski ustawodawca ma bardziej, powiedzmy, antywolnościowe czy też antyliberalne zapędy niż ten legislator europejski, bo jak spojrzymy chociażby na ostatnie kilkanaście lat po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, no i się przyjrzymy procesowi stanowienia prawa, no to zauważymy, że nierzadko polscy parlamentarzyści, przyjmując te unijne dyrektywy, które płyną do nas z Brukseli, które muszą stać się elementem obowiązującego w Polsce porządku prawnego, to te dyrektywy są implementowane u nas w taki sposób, że polski ustawodawca korzysta, no, można powiedzieć, z najbardziej restrykcyjnych i antyobywatelskich rozwiązań, które w ramach, powiedzmy, w cudzysłowie, widełek pozostawionych przez euroregulatorów mają do dyspozycji. Czyli powiedzmy przykładowo, jeżeli można wprowadzić ten chociażby słynny już w środowisku wolnościowym podatek VAT, który może mieć stawki od do, prawda, no to w polskich realiach ten podatek VAT jest raczej, powiedzmy, bliższy tego spektrum najwyższego niż tego spektrum najniższego, prawda? Także no, można powiedzieć, takie są fakty, że faktycznie polski Sejm, polscy parlamentarzyści mogą tutaj być w wielu rozwiązaniach, w kwestii wielu przepisów znacznie gorsi niż ci tak zwani eurokraci czy europarlamentarzyści, czy eurobiurokraci, jakkolwiek ich tam nazwiemy. Ale z drugiej strony nie jest też tak, że Unia Europejska jako organizacja całkowicie uniemożliwia prowadzenie liberalnych polityk gospodarczych, bo wystarczy chociażby spojrzeć na przykład Irlandii, Estonii czy nawet Niemiec, gdzie pewne rozwiązania, myślę, bardzo miłe dla wolnościowego serca funkcjonują i równie dobrze w Polsce też mogłyby obowiązywać, ale nie obowiązują, tylko tak jak powiedziałem, nie obowiązują dlatego, że Unia Europejska, struktury europejskie zakazują ich wprowadzania, tylko dlatego, że akurat polscy politycy uznali, że oni tego nie wprowadzą, bo mają w cudzysłowie lepszy pomysł na Polskę. Także ogółem no nie sądzę, żeby większa dawka wolnościowego podejścia instytucji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, w porównaniu z tymi krajowymi legislatorami, była czymś na tyle powszechnym, by można to było uznać za coś więcej niż, powiedzmy, takie okazjonalne przypadki. Więc podsumowując, można powiedzieć, że oczywiście zdarzają się takie sytuacje, gdzie rozwiązania ogólnoeuropejskie, unijne są bardziej wolnościowe, bardziej liberalne niż te, które płyną bezpośrednio z państw członkowskich. Aczkolwiek raczej bym to widział w charakterze pewnego odstępstwa od normy niż ogólnej normy. A czy może nie jest tak, że Unia Europejska ma na tyle specyficzną konstrukcję i historię, że jest tak silnie powiązana właśnie z próbą budowy wspólnego rynku czy wspólnej przestrzeni, przynajmniej do wolnego handlu,
że już jakby w swoich właśnie zapisach traktatowych czy innych takich dokumentach fundujących te organizacje, to przywiązanie do tych, powiedzmy, wolności gospodarczych jest na tyle duże, że w przypadku tej akurat organizacji konkretnej ta dawka liberalizmu będzie większa. No, to jest bardzo, bardzo słuszna i bardzo ciekawa uwaga. I tak, tu się mogę zgodzić, że jakkolwiek paradoksalnie mogłoby to zabrzmieć dla niektórych wolnościowców, to istotnie, no, ten komponent liberalny, można powiedzieć, jest obecny już u zarania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, EWG, czyli tej poprzedniczki dzisiejszej Unii Europejskiej. I ten komponent nawiązujący chociażby do tego liberalizmu gospodarczego. Zawsze był tam nie tylko obecny, ale bardzo silny, więc tutaj można ogólnie cofnąć się do lat powojennych, do właśnie czasów, kiedy tworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, później Europejską Wspólnotę Gospodarczą i do celów, jakie wtedy przyświecały twórcom tego projektu. Bo z grubsza można powiedzieć, że chodziło o to, żeby Europa powróciła do roli takiego, można powiedzieć w cudzysłowie, centrum świata. Po tym, jak po II wojnie światowej pozycję hegemona na arenie międzynarodowej zajęły Stany Zjednoczone. No i ponieważ, jak wspomniałeś, ta myśl liberalna w Europie była no, dość dobrze zakorzeniona i ogółem, można powiedzieć, zdawano sobie dosyć dobrze sprawę z tego, że liberalizacja handlu jest ogólnie zjawiskiem raczej korzystnym niż negatywnym, to chciano po prostu wykorzystać te, można powiedzieć, wolnościowe, liberalne idee gospodarcze, po to między innymi, żeby odtworzyć, czy też, nie wiem, stworzyć na nowo potęgę europejskiego kontynentu. Można też powiedzieć, że poniekąd próbowano naśladować rozwiązania chociażby znane z XIX wieku, z czasów Imperium Brytyjskiego, prawda? Kiedy będąc u szczytu swojej potęgi, no, wprowadzało dosyć liberalne rozwiązania, przynajmniej jeśli chodzi o handel zagraniczny. Więc inaczej mówiąc, można powiedzieć, że ta polityka wolnego, czy też jak to woli, mniej regulowanego handlu, to było takie nowe wcielenie poszukiwania rynków zbytu, nowych obszarów do dokonywania inwestycji zagranicznych, bo ogółem protekcjonizm jeszcze wtedy przynajmniej źle się kojarzył, nie był postrzegany jako skuteczne narzędzie do włączenia się do światowej rywalizacji gospodarczej, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. No więc sięgano właśnie po to, o czym wspomniałeś, czyli po poluzowanie barier w wewnętrznym handlu, w wewnętrznych relacjach, w kontaktach między krajami europejskimi. I tutaj, przeskakując już może nieco do czasów bardziej współczesnych, czyli już przechodząc z EWG bardziej do wspólnot europejskich, do Unii Europejskiej, już po traktacie z Maastricht. Można by było przypomnieć chociażby o takim już może nieco zapomnianym, chociaż może niekoniecznie słusznie projekcie, jakim była strategia lizbońska, którą ogłoszono w roku 2000 na szczycie w Lizbonie, stąd taka nazwa. Plan ten może się źle kojarzyć, jeśli chodzi o same nazewnictwo, no bo to można powiedzieć taki trochę plan dziesięcioletni był. Więc no, niektórym się może już od razu to budzić no, nie najlepsze skojarzenia. No, niemniej zakładała ta strategia dogonienie i przegonienie Stanów Zjednoczonych jako największej gospodarki świata do 2010 roku. No, cel bardzo ambitny, dzisiaj już wiemy, że kompletnie przestrzelony i nie udało się go osiągnąć. No, natomiast co ta strategia zakładała? Ona zakładała, że inwestycje na badania i rozwój wzrosną w krajach członkowskich do 3% PKB. I uwaga, że zredukowana zostanie biurokracja i utrudnienia dla przedsiębiorczości. Czyli, no, można powiedzieć, bardzo takie wręcz liberalne założenia, prawda? No, jeżeli mamy liberalizować gospodarkę, odbiurokratyzować i widzimy w tym no, narzędzie do zwiększenia rozwoju gospodarczego, to można powiedzieć, no, jak najbardziej dobrze to wszystko wygląda. No, ale jak wspomniałem, no, nie udało się. I dlaczego? W raporcie, który powstał właśnie po 2010 roku, jako podsumowanie tej strategii, wskazano jako jedną z głównych przyczyn, i tutaj warto, że tak powiem, to sobie jakoś tam podkreślić, zapamiętać. Jedną z głównych przyczyn wskazano opór państw członkowskich przed ograniczeniem rozbudowanych przywilejów socjalnych, które zapewniają rządom poparcie grup społecznych nimi obdarzonych, ale równocześnie generują ogromne koszty i ograniczają konkurencyjność.
Czyli wracamy trochę do tego, co mówiłem wcześniej, że z jednej strony możemy patrzeć no, niechętnym okiem na te struktury Unii Europejskiej, na tą całą nadbudowę biurokratyczną, no, ale z drugiej okazuje się, że jeszcze gorzej pod tym względem nierzadko wypadają same państwa członkowskie, które blokują pewne reformy czy pewne działania o charakterze liberalnym. I jeszcze tak totalnie na koniec tego punktu też można dodać, tak jakby chcieli widzieć to tak zwani liberalni instytucjonaliści, tutaj się odwołuje do teorii stosunków międzynarodowych. Oni z kolei w tym całym procesie tej liberalizacji, tworzenia Unii Europejskiej, harmonizowania tych przez wieki sprzecznych interesów europejskich potęg, oni widzą w tym wszystkim, w tym zacieśnianiu powiązań gospodarczych, między innymi właśnie dzięki handlowi, swobodnemu przepływowi osób, dóbr, kapitału, że dzięki temu udało się no, zminimalizować ryzyko wybuchu wewnątrzeuropejskich konfliktów zbrojnych i ogólnie jakiegoś większego konfliktu zbrojnego w Europie. Co prawda, tutaj oczywiście też nie należy zapominać o roli Stanów Zjednoczonych i NATO jako takiego pewnego parasola ochronnego nad Europą po II wojnie światowej, w czasie zimnej wojny i nawet jeszcze obecnie. No niemniej tutaj można powiedzieć, rezonują pewne klasyczne liberalne idee, chociażby takie misesowskie. Zresztą Mises też wielokrotnie o tym pisał, że to właśnie wolny handel, to właśnie zacieśnianie wzajemnych relacji między poszczególnymi państwami, poszczególnymi narodami przyczyniają się do tego, że nasz świat, w którym żyjemy, staje się bardziej pokojowy, bo po prostu ryzyko wojny jest coraz mniejsze, wojna się coraz mniej opłaca. No więc można powiedzieć, że tutaj Unia Europejska, te struktury są poniekąd, w jakimś tam sensie, no można powiedzieć, realizacją takiej klasycznie liberalnej, czy też kantowskiej idei takiego, no można powiedzieć, górnolotnie wręcz wiecznego pokoju. Dzięki między innymi tym liberalnym rozwiązaniom gospodarczym w odniesieniu do handlu. A czy jakby, czy w przypadku Unii możemy mówić właśnie jak, powiedzmy, analogicznie do tego, co mamy w tych państwach narodowych, tak, że mamy konstytucję, która miałaby jakoś hamować nadmierne zapędy władzy, tak, czy mamy system różnych checks and balances i tak dalej, czy w przypadku Unii też mamy do czynienia z jakimiś takimi odgórnymi mechanizmami, które miałyby wyznaczać maksymalny poziom ingerencji Unii w życie gospodarcze czy w życie obywateli państw Unii, czy jakby jak to się dzieje, że na przykład jest jednak możliwy taki protekcjonizm w rodzaju tego, co chce się obecnie zrobić na rynku transportowym, także to przegłosowywanie tej jakiejś płacy minimalnej i tak dalej, żeby na przykład bardziej konkurencyjne firmy ze wschodniej części Europy nieco przyhamować w ich rozwoju, jakby czy tutaj obrońcy wolnej przedsiębiorczości mają się do czego odwołać, mogą jakoś, nie wiem, w drodze sądowej i tak dalej wpływać na kształt tych przepisów, czy raczej tutaj wola Rady Unii Parlamentu Europejskiego jest trudna do zmiany? No tutaj wydaje mi się, zderzają się ze sobą dwa dominujące główne podejścia. I to zarówno jeśli chodzi o taką, powiedzmy, ogólną teorię stosunków międzynarodowych, ale też w odniesieniu już bezpośrednio do tej areny europejskiej, do Unii Europejskiej sensu stricto. Jedno podejście to jest to, o którym już wcześniej mówiłem, czyli ten taki liberalny instytucjonalizm, a drugie taki, można powiedzieć, klasyczny realizm polityczny. I zgodnie z tym podejściem liberalnym, to jeżeli tworzona jest pewna struktura międzyrządowa, czy też tak jak w przypadku Unii Europejskiej, ponadnarodowa, czy też supranarodowa, to ta struktura no, w myśl tej koncepcji staje się poniekąd takim osobnym bytem, i jej funkcjonariusze przestają być, no, można powiedzieć, przedstawicielami państw członkowskich, jakby, no, takimi stają się wręcz kosmopolitami, można powiedzieć, którzy kierują się interesem społeczności międzynarodowej albo interesem całej organizacji, wszystkich członków traktowanych jako, powiedzmy, jakaś taka jedna spójna całość, a nie jako poszczególne części składowe. Więc zgodnie tutaj z tym podejściem, no można by było powiedzieć, że w ramach tych instytucji, w ramach tych procedur, w ramach tych przepisów, regulacji, które
wspólnymi siłami zostały wynegocjowane, bo przecież tutaj trzeba zwrócić uwagę na cały proces stanowienia tego europejskiego prawa, podejmowania decyzji, że to jest raczej taki model konsensualny, a nie model, gdzie silniejszy wymusza coś na słabszym. Więc tutaj w tym paradygmacie wydaje się, że wolnościowcy jak najbardziej mogliby się odnaleźć i mogliby próbować argumentować, że dzięki właśnie takiej, a nie innej konstrukcji tego systemu, tych instytucji europejskich, można właśnie uniknąć tej pułapki interesów narodowych i walki bezpośrednio jednego państwa z drugim, czy jakiejś koalicji państw z inną koalicją państw. No właśnie dzięki temu, że są pewne jakieś ogólne procedury, które są, można powiedzieć, ponad tym wszystkim i które to wyregulują. Kwestia jest wtedy oczywiście tego, jak one są stosowane, czy podmioty, które biorą w tym udział, są w ogóle tym zainteresowane. To już można powiedzieć jest druga kwestia, albo też można powiedzieć z drugiej strony, że jest to jeden z poważniejszych zarzutów względem tego stanowiska, że ono jest takie dosyć, no, można powiedzieć, idealistyczne, że zakłada oczywiście bardzo ciekawy scenariusz, ale jak się okazuje, ten scenariusz, no, nierzadko nie jest realizowany, bo dochodzi do głosu właśnie ta druga koncepcja, o której mówiłem, czyli ten realizm polityczny, czyli taka klasyczna gra interesów, gdzie organizacje międzyrządowe czy ponadnarodowe, takie jak Unia Europejska, no, są po prostu traktowane jako narzędzie do zwiększania potęgi i do realizacji zysków absolutnych, czyli w przeciwieństwie do tego modelu liberalnego, gdzie liczą się zyski względne, czyli ja mogę zyskać niewiele, ktoś inny może zyskać więcej niż ja, ale liczy się to, że wszyscy zyskujemy. Natomiast zdaniem realistów politycznych, no, liczą się zyski absolutne, czyli najważniejsze, żebym ja zyskał więcej niż mój rywal, mój konkurent, albo żeby nie zyskał nikt. Chodzi po prostu o to, żeby budować własną potęgę, żeby tą swoją siłę na arenie międzynarodowej zwiększać, a nie zmniejszać. Więc można powiedzieć, że zgodnie tutaj z tym paradygmatem, to wolnościowe jakieś ideały, jakieś wolnościowe projekty, wolnościowe, liberalne rozwiązania będą realizowane tylko wtedy, kiedy ci poszczególni gracze, w tym ci najważniejsi gracze, którzy tworzą te organizacje, uznają po prostu to korzystne dla siebie. Więc odwołując się chociażby do tego przykładu transportu i polityki transportowej wewnątrz Unii Europejskiej, no to jak widzimy, jeden z głównych graczy, jakim jest niewątpliwie Francja, no uznał, że liberalizacja tutaj transportu na terenie Unii Europejskiej w jego akurat interesie nie jest, bo Francuzi uznali, że oni akurat na tym by stracili. Zresztą to jest trochę podobna sytuacja jak w przypadku wspólnej polityki rolnej, gdzie tu akurat ponownie, powiedzmy, interesy polskiego rządu z interesami francuskiego rządu, no niekoniecznie są tożsame, a wręcz można powiedzieć są sprzeczne. No więc jeżeli taki największy gracz uzna, że coś jest nie po jego myśli, no to wtedy, jak to się mówi, liberalizm chowamy do kieszeni i wchodzimy już na arenę takiej czystej rozgrywki politycznej, no, gdzie liczą się te właśnie narodowe, partykularne interesy, a nie jakieś, powiedzmy, szczytne, górnolotne hasła, idee i tak dalej. To ja tylko może jeszcze dopowiem, że już w podobnym składzie, ale jeszcze z udziałem Marka Tatały, mieliśmy okazję rozmawiać o Unii Europejskiej na jednym z naszych zjazdów austriackich i znajdą Państwo nagranie takiej debaty właśnie o Unii Europejskiej na naszym kanale na YouTube. W opisie do dzisiejszego odcinka postaramy się link do tego nagrania wrzucić, więc zachęcam serdecznie do obejrzenia także tamtego nagrania. A dzisiaj chciałbym jeszcze zapytać się ciebie o nieco inną rzecz, bo mamy tę ocenę Unii Europejskiej, która jest mocno niejednoznaczna, tak nawet powiedzmy idąc dalej tą polityką transportową, to Unia nakazuje na przykład liberalizację rynku kolejowego w Polsce, co Polsce idzie opornie, a z drugiej strony właśnie ma jakieś takie protekcjonistyczne zapędy, jeśli chodzi o drogowy transport towarów, tak i kierowców tirów.
To jeśli tylko mogę tutaj na chwilę wejść słowo, to tutaj a propos tego rynku kolejowego i przewozów kolejowych jest ponownie mamy do czynienia z tą sytuacją, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli że na poziomie ogólnoeuropejskim, unijnym jest trend ku liberalizacji, tak jak wspomniałeś, natomiast to nasz krajowy regulator, czyli w tym przypadku Urząd Transportu Kolejowego, jest tym hamulcowym, można powiedzieć, nomen omen, i to przez polskiego regulatora. Nie możemy się chociażby cieszyć z konkurencji różnych przewoźników na polskich torach. Tak, jest to konkurencja symboliczna jak na razie. Tak, te wnioski są rzadko przyjmowane, długo rozpatrywane i tak dalej. No, bo to jest właśnie świadome i celowe działanie polskiego organu, który to uniemożliwia. Także no, tu akurat w tym konkretnym przypadku można było powiedzieć, że właśnie szkoda, że organy europejskie nie mają większego przełożenia na tą sytuację na rynku kolejowym, bo gdyby miały, to może faktycznie moglibyśmy sobie wybierać, jadąc chociażby, nie wiem, z Wrocławia do Krakowa czy z Wrocławia do Warszawy, między ofertą różnych przewoźników, a nie tylko tego naszego wspaniałego państwowego przewoźnika. Znaczy, no, niby mamy dwóch państwowych przewoźników, tak? Samorządowego i rządu centralnego, które ze sobą konkurują, ale no, wiemy, że to wygląda różnie. Natomiast wracając do mojego pytania, czy jeśli mamy do czynienia, tak, z jakimś, powiedzmy, łamaniem wolnościowych zasad w Polsce, czy polskim libertarianom, liberałom opłaca się chodzenie o pomoc w tej kwestii do Unii Europejskiej, tak? Na przykład, jeśli uznamy, że władza atakuje niezawisłość sądów i że to jakieś jest ważne naruszenie praw obywatelskich, to czy wtedy tak strategicznie polskim obrońcom wolności opłaca się korzystać właśnie na przykład z tych unijnych procedur, czy są tutaj tylko rzeczy do wygrania, czy są z taką strategią też jakieś zagrożenia związane? No myślę, że tutaj do tej kwestii można podejść znowu jakby z dwóch stron. Z jednej strony tak ideowo, pryncypialnie, a z drugiej tak bardziej powiedzmy pragmatycznie, kierując się pewną logiką procesu politycznego. To zgodnie z tym pierwszym podejściem, to oczywiście odpowiedź na twoje pytanie brzmiałaby nie, nie należy tego robić, bo tak jak nie odwołujemy się do instytucji państwa, do rządu, jako powiedzmy kogoś, u kogo chcemy szukać pomocy, bo traktujemy jako libertarianie ten podmiot za, no, może być co najmniej wątpliwy, jeśli chodzi o etykę i moralność, no to na takiej samej zasadzie nie powinniśmy się odwoływać do pomocy podmiotów przez takie państwo i rządy tworzonych, wtórnych wobec tych rządów i będących no niejako ich narzędziem. Czyli no nie odwołujemy się do czegoś, co poniekąd też jest tworem quasi-państwowym związanym z państwem. Bo tak na dobrą sprawę jakościowo dużej różnicy pod kątem właśnie tej moralności i etyki tutaj w tym przypadku nie ma. No natomiast z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to właśnie pod kątem takim bardziej pragmatycznym, czy też można powiedzieć taktycznym, strategicznym, no to z kolei odpowiedź na twoje pytanie byłaby twierdząca. No, trzeba było wtedy stwierdzić, że jak najbardziej. No jeżeli mamy na szali dwa scenariusze, gdzie jeden jest scenariuszem, który no, z punktu widzenia wolnościowca jest mniej korzystny niż drugi scenariusz, to jakkolwiek może nam się wydawać czymś obrzydliwym odwoływanie się do takich podmiotów jak Unia Europejska, do organizacji międzyrządowych, to jeżeli środek nam się nie podoba, ale cel jest taki, który no raczej może jeśli nie bezpośrednio zwiększa obszar wolności, to przynajmniej pozwala nam zachować status quo, czyli przynajmniej na jakiś czas ta nasza wolność nie będzie zagrożona, no to wydawać by się mogło, że należałoby pójść tą drogą, czyli można powiedzieć inaczej. Jeżeli władza w danym państwie, tak jak to ma miejsce w ostatnich miesiącach w naszym kraju, no dąży raczej do konsolidacji tych różnych ośrodków władzy, dąży do już takiego skrajnego wręcz zaburzenia trójpodziału władzy, do skupiania władzy w jednym ręku, no co z punktu widzenia wolności obywatelskich raczej nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, to należy się temu przeciwstawiać, bo jakkolwiek, tak jak powiedziałem, no dla libertarianina, dla wolnościowca, państwo jako instytucja no nie jest tym najwyższym dobrem, o które powinno się zabiegać i o które powinno się z całych sił walczyć, to mimo wszystko
lepszą z tych ogólnie złych, ale lepszą sytuacją jest taka, w której te różne ośrodki władzy wzajemnie są, może nie tyle konkurują, ale jakoś trzymają się w szachu, jakoś właśnie balansują. Jest ten system, tak jak wspomniałeś, checks and balances. I to z punktu widzenia wolności obywatelskich jest mniejszym zagrożeniem niż gdy zmierzamy w stronę takiego, można powiedzieć, wręcz jedynowładztwa, już nie wspominając o takich rządach wręcz autorytarnych, gdzie w zasadzie decyzją wąskiego grona można wprowadzić każde rozwiązanie, podjąć każdą decyzję i nawet nie będzie specjalnie możliwości obrony przed takim działaniem. Więc jeżeli jest jakiś instrument, który można użyć, jeżeli jest jakiś mechanizm, z którego można skorzystać, żeby obronić się przed takimi niekorzystnymi działaniami, dzięki którym można uniknąć pewnych niekorzystnych, bardziej antywolnościowych skutków, to tak jak powiedziałem, jakkolwiek może to się nam wydawać ze wszechmiar wątpliwe, to należy z tego korzystać, bo trzeba pamiętać o tym, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze i można wręcz powiedzieć, że codziennie o nią trzeba zabiegać, codziennie trzeba jej strzec, trzeba na nią chuchać i dmuchać, bo takich, którzy na tą naszą wolność czyhają, jest może nie tyle zawsze więcej, ale oni są raczej zazwyczaj bardziej zdeterminowani i oni zazwyczaj wiedzą dokładnie, czego chcą, a ci, którzy po prostu wolność sobie cenią, są nawet jeśli w większej grupie, to bardziej rozproszeni i niekoniecznie tak zdeterminowani do obrony tej wolności, jak ci, którzy tej wolności chcieliby nas pozbawić. Także podsumowując, mogę powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku zostawiłbym jednak to podejście pryncypialne i mimo wszystko próbował różnych środków, różnych rozwiązań po to, żeby o tą swoją wolność zadbać i żeby przypadkiem jej nie utracić z powodu takiego, można powiedzieć, zwykłego zaniechania. A to czy nie można by zauważyć, że jednak takie odwoływanie się do kompetencji tych organizacji ponadnarodowych zawsze je umacnia, chociażby jakoś retorycznie, i że jakby przez to możemy skończyć z władzą jeszcze bardziej scentralizowaną na jeszcze wyższym poziomie, która będzie przez to jeszcze groźniejsza? Oczywiście jest to jak najbardziej możliwy scenariusz, jest to jak najbardziej pewne zagrożenie, które trzeba brać pod uwagę i z którego trzeba sobie zdawać sprawę, ale tak jak mówiłem wcześniej, z drugiej strony mamy, można powiedzieć, bardzo podobny scenariusz, który się może zrealizować, jeżeli tego nie zrobimy. Więc sytuacja tutaj przedstawiona, ten hipotetyczny, a może i nawet coraz bardziej realistyczny scenariusz, tak naprawdę jego rezultat, czy jego rezultaty, można powiedzieć, z punktu widzenia wolnościowca, są oba złe. Tak? Tylko teraz musimy sobie zadać pytanie, który z tych złych, możliwych wariantów jest gorszy, albo jeszcze bardziej zły, a jeszcze bardziej nieprzyjemny. Nie ma niestety tutaj rozwiązania takiego stricte optymalnego z libertariańskiego punktu widzenia, bo libertariańskie optymalne rozwiązanie to by było, gdyby Unia Europejska i państwa się rozwiązały, to wtedy byśmy nie mieli takich dylematów, ale niestety raczej to rychło nie nastąpi. A to może wytłumaczmy, dlaczego właśnie, powiedzmy, przy okazji formułowania libertariańskiej strategii czy próby tworzenia jakiejś takiej libertariańskiej teorii stosunków międzynarodowych wspomina się raczej z nadzieją o ruchach secesjonistycznych. Tak? Więc jakby dlatego niektórzy zwolennicy wolności pod tym względem bronili Brexitu na przykład, że on miałby powodować właśnie na przykład większą konkurencję i tak dalej. Jakby, czy mógłbyś przybliżyć ten sposób rozumowania, dlaczego to secesja miałaby być tym lepszym rozwiązaniem spośród tych różnych złych? Można się odwołać do takich, można wręcz powiedzieć, kanonicznych, klasycznych argumentów, które ze strony libertarian się w tej kwestii pojawiają, w szczególności do takiego hoppańskiego argumentu, że secesja, tak jak powiedziałeś, jest szansą na zwiększenie konkurencji, w tym konkurencji podatkowej, jeśli chodzi o przepisy dotyczące prowadzenia biznesu, i ogólnie związane z działalnością gospodarczą. Można też powiedzieć, że przynajmniej teoretycznie oczywiście, że dzięki takim działaniom władza jest w cudzysłowie bliżej obywatela, czyli można powiedzieć innymi słowy, raczej wtedy do tych lokalnych, regionalnych rządów wybierane są osoby,
no takie już można powiedzieć z imienia nazwiska, z jakąś twarzą, znane danej społeczności, a nie tak zwani spadochroniarze, którzy lądują na listach wyborczych, dlatego że wpisał ich tam akurat jakiś partyjny kacyk czy inny bonzo. Także pod tym względem przynajmniej teoretycznie jest to o tyle lepsze, że jest taki, można powiedzieć, jest taki bardziej bezpośredni związek wyborcy z jego przedstawicielem. Co więcej, no można jeszcze dodać, że im mniejsze będzie to państwo, które powstaje w wyniku procesu secesjonistycznego terytorialnie i ludnościowo, to zakładając, że w dalszym ciągu będziemy funkcjonowali w reżimie demokratycznym, to waga takiego jednego głosu jest tym większa, im mniejsze jest takie państwo, im mniej liczy ono sobie mieszkańców. To, że tak powiem, no, czysto matematycznie tak nam wychodzi, prawda? Że co innego głos mój czy twój w wyborach chociażby na prezydenta Rzeczpospolitej, gdzie no, nasz głos to jest jedna trzydziestokilkumilionowa. No a co innego, powiedzmy, jak są wybory samorządowe i wybieram na przykład wójta czy burmistrza, gdzie nasz głos to może być jednak, nie wiem, jedna pięćsetna na przykład. Więc wtedy faktycznie taki słynny slogan, który się pojawia przy okazji każdych wyborów, że każdy głos ma znaczenie, każdy głos się liczy, wtedy faktycznie ten slogan jest w dalszym ciągu sloganem, ale mimo wszystko już bliższym prawdy niż taką, powiedzmy, fajną marketingowo, PR-owo, prodemokratyczną zagrywką. Co jeszcze możemy tutaj dodać, jeśli chodzi o te argumenty, dlaczego secesja jest dobrym rozwiązaniem? No przede wszystkim, tak jak już mówiłeś, w odniesieniu do tej konkurencji, no można powiedzieć, że tu oczywiście zakładamy, że nie ma istotnych barier, jeśli chodzi o przemieszczanie się, o migrację. Można zawsze głosować nogami, tak? Czyli jeżeli nie podobają nam się rozwiązania w miejscu, w którym mieszkamy, a w bliskim sąsiedztwie są rozwiązania, powiedzmy, z naszego punktu widzenia bardziej liberalne, bardziej sprzyjające, chociażby, nie wiem, podatkowo, to możemy zagłosować nogami i przenieść się tam, dając jakiś jasny, czytelny, jednoznaczny sygnał dotychczasowym władzom, że to, co one proponują, to, co one robią, nam się nie podoba. Inny argument też może mówić o tym, że mniejsze państwa, mniejsze terytorialnie, przede wszystkim mniejsze ludnościowo, no to są jednak państwa bardziej pokojowo nastawione, czy też mówiąc inaczej, mniej ekspansjonistyczne i mniej imperialistyczne, no bo po prostu no, nie posiadają odpowiednich środków do tego, żeby taką ekspansjonistyczną, imperialistyczną politykę prowadzić, aczkolwiek tutaj zawsze z tyłu głowy gdzieś trzeba mieć ten tak zwany paradoks imperializmu Hoppego, który mówi o tym, że im bardziej liberalne państwo gospodarczo, tym będzie ono mimo wszystko bardziej dążyło do ekspansji, bo po prostu będzie bogatsze, będzie miał więcej środków do prowadzenia takiej polityki, ale powiedzmy, to jest może temat na trochę inną dyskusję. Ale też można jakby ten cały argument dotyczący secesji trochę też złagodzić, bo niekoniecznie zawsze musimy dążyć do takiej secesji rozumianej jak oddzielenie się jakiegoś terytorium od istniejącego dotychczasowego państwa. Też w ramach, powiedzmy, tej argumentacji można szukać pewnych rozwiązań takich prowolnościowych, proliberalnych w samej decentralizacji czy też w takich procesach autonomii. Gdzie na przykład, zostając ciągle na tym naszym europejskim podwórku i w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej, możemy zauważyć, że co prawda nie jest to taki wprost wynikający związek przyczynowo-skutkowy, ale pewna korelacja, pewna istotna zależność, że im bardziej zdecentralizowane i mniejsze terytorialnie państwo, i tutaj możemy chociażby rzucić okiem na Niemcy czy na Danię, i co prawda jest to poza Unią Europejską, ale w Europie to powiedzmy, weźmy to też pod uwagę, czyli Szwajcaria, to te właśnie kraje będą zajmowały wyższe miejsca w rankingach wolności gospodarczej, też w rankingach łatwości prowadzenia biznesu, przejrzystości systemu podatkowego, czy jeśli chodzi o niski stopień korupcji. Więc można by to było też tak trochę porównać do znanej z teorii ekonomii, teorii rynków monopolistycznego, oligopolistycznego i tego czystego wolnego rynku, tak? Więc albo wybieramy rynek monopolistyczny, czyli państwo raczej scentralizowane, zunifikowane z niewielką domieszką wolności,
albo rynek oligopolistyczny, czyli państwo powiedzmy bardziej zdecentralizowane, nie wiem, federacyjne, gdzie dopuszczona jest autonomia regionów, no albo czysty wolny rynek, czyli właśnie taką secesję możliwie jak najmniejszych terytoriów, gdzie preferencje mieszkańców są w jak najlepszy sposób oddawane przez te coraz bardziej zdecentralizowane władze. Więc ogólnie można powiedzieć, że ta secesja, jakkolwiek ona jest przez środowisko libertariańskie dosyć hołubiona, traktowana właśnie jako takie, trochę jak to się przebija w Twoim pytaniu, jako takie panaceum na różnego rodzaju bolączki współczesnego świata, no to trzeba zauważyć, że to nie jest mimo wszystko takie magiczne rozwiązanie, tak? No secesja nie jest czymś w rodzaju magicznej różdżki, która nam rozwiąże wszystkie problemy tu i teraz, czy też w krótkim okresie. No ale są, jakby to powiedzieć, istotne argumenty, czy istotne przesłanki za tym, że jest to rozwiązanie, które daje na pewno duże szanse na poprawę sytuacji na terytorium, na którym do tej secesji dojdzie, już w dłuższym okresie, w dłuższym terminie. To może nawiązując lekko do tematu secesji, to chciałbym tylko zareklamować pierwszy tom biografii Ludwiga von Misesa, który ukazał się niedawno nakładem naszego wydawnictwa. Mogą Państwo zarówno wersję papierową, jak i elektroniczną kupić w naszym sklepie misessklep.pl. I ma to tyle wspólnego z secesją, ponieważ jest tam także opowiedziana historia rozpadu Imperium Habsburgów, państwa austro-węgierskiego na mniejsze państwa narodowe i to, jak Ludwig von Mises próbował ten proces opisać, ponieważ był także do pewnego stopnia myślicielem politycznym czy myślicielem, który próbował stworzyć jakąś teorię stosunków międzynarodowych właśnie tuż po I wojnie światowej. I między innymi o tych jego osiągnięciach w tym pierwszym tomie biografii mogą Państwo przeczytać, do czego zachęcam. Tymczasem wracamy do rozmowy z doktorem Przemysławem Hankusem na temat Unii Europejskiej. To w takim razie może spróbujmy sobie naszkicować jakiś taki bilans uczestnictwa Polski w tej Unii Europejskiej oczami wolnościowca, liberała czy libertarianina. Co po tych już 26 latach, przepraszam, 16 latach, jeśli dobrze liczę, co powinniśmy w Unii kochać, czego powinniśmy nienawidzić? Cóż, myślę, że temat jest na tyle, że tak powiem, ostatnio aktualny, że właśnie warto dokonać tutaj pewnych podsumowań, w szczególności w odniesieniu do dwóch elementów, które myślę są tutaj w tym pytaniu najistotniejsze. Pierwszy element to będzie wspólny rynek europejski, do którego mamy dostęp dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, a drugi element to te, że tak powiem, mityczne już wręcz fundusze europejskie. I tak jak ostatnio napisał chociażby Jacek Sierpiński w tekście zatytułowanym Na rynku unijnym zyskujemy, a nie tracimy. Tutaj tekst jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Libertariańskiego, także jak ktoś będzie zainteresowany lekturą całości, to po wysłuchaniu rozmowy serdecznie zachęcam. W każdym razie w tym tekście Jacek napisał coś takiego i tutaj pozwolę sobie zacytować, bo to jest krótki fragment, ale że tak powiem oddaje. Jakby oddaję to, co sam chciałbym przekazać w odpowiedzi na Twoje pytanie, Mateuszu. Jacek pisze tak. Łącznie z funduszami unijnymi, bilans transferów okazuje się więc korzystny dla Polski. Rzecz jasna, nie oznacza to jednak, że wspólny rynek unijny jest dla Polski korzystny tylko dzięki funduszom z budżetu Unii Europejskiej. Byłby korzystny nawet wówczas, gdyby nie było żadnych funduszy. I w dalszej części Jacek też odwołuje się do inwestycji zagranicznych, które napłynęły do Polski po 2004 roku, po wejściu do Unii Europejskiej. Więc można powiedzieć, że będąc w Unii Europejskiej, dokonując pewnego bilansu tego 16-lecia, można powiedzieć, że zyskujemy głównie właśnie dzięki temu wspólnemu rynkowi, dzięki inwestycjom zagranicznym, które powodują zwiększenie się wynagrodzeń, powodują, że rosną płace.
Co prawda wysiłki banków centralnych no, powodują, że ta płaca realna wcale aż tak szybko nie rośnie, jak mogłaby rosnąć, no, ale to jest myślę osobny temat. No, w każdym razie głównym zyskiem, główną korzyścią jest właśnie ta możliwość w miarę swobodnego, no, nie do końca spętanego różnymi ograniczeniami, barierami taryfowymi i parataryfowymi handlu wewnątrz wspólnotowego, a z drugiej strony na to narzekać, no właśnie na te wspomniane dopłaty czy też fundusze unijne, które wbrew pozorom no nie są wcale czymś kluczowym, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, bo tak na dobrą sprawę ich wpływ na rozwój gospodarczy, na tempo wzrostu PKB no jest, jeśli nie marginalny, to raczej nie na tyle istotny, żeby uważać za coś no, kluczowego, jeśli chodzi o nasze członkostwo w strukturach unijnych. Także podsumowując ten wątek, można by było powiedzieć, że fundusze to jest coś, co oczywiście medialnie dobrze się w cudzysłowie sprzedaje, no, rozpala bardzo gorące dyskusje, jest takie wręcz plastyczne, tak jak widzimy premierów, którzy jeżdżą na te szczyty negocjacyjne, pokazują jakieś plansze, jakieś, nie wiem, stosy pieniędzy, ile oni tutaj przywieźli, ale jak to się wszystko rozłoży na poszczególne lata kalendarzowe, odejmie się od tego wszystkiego składkę członkowską, odejmie się od tego wszystkiego koszty odsetek na poczet kredytów, które trzeba wziąć, żeby mieć wkład własny, żeby skorzystać w ogóle z tych środków i z tych dopłat, to okazuje się, że one są raczej pewnym takim świecidełkiem, pewnym takim fajnym do pokazania się gadżetem politycznym, aniżeli jakimś naprawdę istotnym instrumentem gospodarczym. Bardziej powinniśmy się właśnie skupiać na tej kwestii możliwości funkcjonowania na w miarę zderegulowanym, jeśli chodzi o obostrzenia dotyczące handlu, rynku europejskim. I kończąc, i trochę też nawiązując do wcześniejszych pytań, to można by było powiedzieć, że jako Polska, jako jedno z państw członkowskich, moglibyśmy, można powiedzieć, jeszcze więcej wycisnąć z tej europejskiej cytryny, gdybyśmy poszli śladem wspomnianych chociażby Irlandii czy Estonii i w wielu miejscach, w wielu kwestiach, no jeszcze bardziej zderegulowali naszą gospodarkę, ją odbiurokratyzowali, zliberalizowali przepisy. I wtedy te korzyści ze wspólnego rynku, z członkostwa w Unii byłyby jeszcze większe, choć wydaje mi się, że ogólnie po tych 16 latach można powiedzieć, że jakbyśmy spróbowali oczywiście naszkicować taki scenariusz kontrfaktyczny, co by było, gdyby Polska nie przystąpiła do Unii Europejskiej, to jakkolwiek, no oczywiście nie mamy takich twardych danych, bo ta sytuacja się nie wydarzyła, to raczej podejrzewam, a wręcz jestem pewny, że bilans Polski po 2004, gdyby nie była członkiem Unii Europejskiej, w porównaniu z bilansem w roku 2020 po 16 latach bycia jednak w strukturach unijnych, no jest na korzyść tego rozwiązania, w którym no jesteśmy obecnie, czyli na korzyść rozwiązania, gdzie Polska tym członkiem Unii Europejskiej jednak jest. To ja może tylko dodam kilka zdań, bo w tym kontekście tego ustalania tego bilansu w Unii często pojawia się wykres zestawiający z jednej strony dochody inwestorów zagranicznych w Polsce, przedstawiane zwykle skrótowo jako dywidendy zagranicznych firm, chociaż tam też są zwykle odsetki od obligacji skarbowych, które kupili zagraniczni inwestorzy, czy odsetki od kredytów udzielone polskim przedsiębiorstwom, a z drugiej strony, gdzie jest napływ funduszy unijnych, to ten wykres jest rozumiany zupełnie odwrotnie niż powinien być rozumiany. Tak? Jakby wedle powszechnej wiedzy uważa się, że odpływ zysków, to, że inwestorzy zagraniczni wykazują zyski, to jest jakiś minus dla gospodarki, a napływ funduszy unijnych, że jest jakiś plus, a jest dokładnie odwrotnie. Tak? Napływ funduszy unijnych niszczy rynek i niszczy bodźce do produktywności, zabiera zasoby sektorowi prywatnemu, który bezpośrednio służy konsumentom i przekazuje je w ręce sektora politycznego, który jest niezwiązany rachunkiem ekonomicznym, więc jakby kontrfaktycznie czy alternatywnie zmniejsza nasz rozwój gospodarczy, sprawia, że mamy mniej dóbr i usług, które rzeczywiście chcemy
chcemy mieć. Tak, mamy, nie wiem, droższe mieszkania, czy trudniej, drożej wybudować fabrykę, bo są absurdalnie rozbuchane inwestycje infrastrukturalne państwa. A to, że na przykład firmy zagraniczne w Polsce wykazują zyski, to pokazuje, że one się dobrze przysługują polskim konsumentom, tak? Jeśli jakaś firma wykazuje zysk, to znaczy, że wykonała jakieś dobro, wykonała jakąś usługę lepiej niż konkurenci, którzy na tym polskim rynku istnieją, tak? Więc jeśli do Polski wchodzi jakaś firma i wykazuje zysk, to znaczy, że lepiej wykorzystała jakieś czynniki produkcji w Polsce niż dotychczas to robiły pozostałe firmy, więc ta firma podnosi produktywność wszystkich i ten zysk jest sygnałem, że ona coś robi dobrze, że ona wzbogaca Polaków, więc jakby to jest, no, głęboko niepokojące, że tak opacznie można te kwestie rozumieć. I może po tym przydługim komentarzu w takim razie chciałbym się zapytać, jak widzisz te kwestie dzisiaj, czy jakby nawoływanie do polexitu na wzór Brexitu, czy dla polskich wolnościowców powinno być jakimś ważnym hasłem? To znaczy, czy ważnym hasłem? Raczej nie, aczkolwiek wydaje mi się, że jako jedna z alternatyw, czy też jako jedna z możliwości działania, powinno gdzieś tam majaczyć na horyzoncie, ale w obecnych uwarunkowaniach, no, wydaje mi się, że to raczej nie powinno być hasło, które jest jednym z tych ważniejszych, czy też nie powinien być to jeden z najważniejszych postulatów polskich wolnościowców w odniesieniu do Unii Europejskiej. No, dlaczego? No, przede wszystkim hasło jako hasło jest może i nośne i jakoś tam, powiedzmy, łatwo je sprzedać, bo generalnie słysząc po exit, już tak jak Brexit, każdy mniej więcej wie, o co chodzi, nie trzeba jakoś tego specjalnie tłumaczyć. No natomiast to jest trochę tak jak z różnego rodzaju sofizmatami ekonomicznymi. One w takiej swojej osobliwej, krótkiej formie dobrze brzmią i mają jakąś tam siłę perswazyjną, ale żeby je naprostować, to już nie wystarczy jedno zdanie, tylko już trzeba przygotować znacznie jakieś dłuższe opracowanie i znacznie dłuższą replikę. I trochę podobnie jest w tym przypadku, no bo Polexit, no dobrze, ale jakby co ma się wydarzyć po tym polexicie? Czy w ogóle osoby, które posługują się tym hasłem, które zgłaszają taki postulat, w ogóle przygotowują sobie jakieś scenariusze na wypadek wyjścia Polski z Unii Europejskiej? No, weźmy ten przykład brytyjski. Więc jeżeli spojrzymy na doświadczenia Zjednoczonego Królestwa i na przypadek Brexitu i zobaczymy, jaki tam jest do tej pory, no, można powiedzieć, wręcz chaos związany z opuszczaniem struktury Unii Europejskiej. Jak bardzo to wszystko było robione, można powiedzieć, na hura, jak nie było to wszystko dopracowane, jak społeczeństwo Zjednoczonego Królestwa nie do końca sobie w ogóle zdawało sprawę ze wszystkich konsekwencji związanych z opuszczeniem struktur unijnych, to możemy sobie tylko wyobrazić, jak mogłoby to wyglądać w Polsce, gdyby rozważany był realnie stan już Brexitu. No, podejrzewam, że to, co się działo i dzieje w Zjednoczonym Królestwie, to by był przysłowiowy pikuś przy tym, co by było w Polsce. Więc, tak jak powiedziałem, trzeba mieć przygotowane jakieś realne opcje, scenariusze na wypadek wyjścia z Unii. I to jest, myślę, podobna sytuacja jak w przypadku często podnoszonego przez polskich wolnościowców hasła obniżania podatków, czy też, mówiąc konkretniej, nawet likwidacji podatku dochodowego. I znowu, samo hasło, sam postulat, bardzo dobry, liberalny, wolnościowy, podpisuje się. No ale z drugiej strony, no, nie można zapominać o tym, że jeżeli obniżamy podatki i nie robimy nic poza tym, to zostaje nam cała struktura wydatków, która jest nieruszona. I pojawia się wtedy problem. Więc jeżeli obniżamy podatki, no to warto też dokonać stosownych cięć w wydatkach, bo sama obniżka podatków wtedy na dobrą sprawę dużo nie da, jeżeli państwo będzie, powiedzmy, na poczet tych wydatków zaciągać kolejne długi i rolowało te długi, bo nie będzie miało odpowiednich wpływów podatkowych. A w przypadku podatku dochodowego, okej, likwidujemy podatek dochodowy, ale co robimy wtedy z samorządami? Nie możemy zapominać o tym, że podatek dochodowy to jest, no, główne źródło zasilające budżety samorządowe.
Więc jeżeli zlikwidujemy to główne źródło wpływów podatkowych samorządowców, to musimy mieć przygotowany jakiś scenariusz, co zrobimy, jeżeli tego podatku nie będzie, czym ci samorządowcy będą te swoje budżety zapełniali. Więc można tak trochę też obrazowo, hasłowo powiedzieć, że Polska nie jest ani Norwegią, ani Szwajcarią, prawda? Żeby podążyć drogą tych dwóch krajów, do których się lubią odwoływać zwolennicy polexitu. No, z bardzo wielu różnych powodów myślę, że nie starczyłoby czasu, żeby to wszystko tutaj szczegółowo, że tak powiem, wytłumaczyć i wyjaśnić, ale wydaje mi się, że każdy z naszych słuchaczy sobie doskonale zdaje sprawę z tego, dlaczego podążanie drogą, czy to Szwajcarii, czy Norwegii w przypadku Polski jest jakąś totalną abstrakcją. Więc jeżeli faktycznie ktoś by chciał tak na serio rozpatrywać scenariusz polexitu, powiedzmy na przestrzeni najbliższych kilku lat, to jeśli już, to ja osobiście widziałbym tutaj pewne rozwiązania takie wręcz szwajcarskie, to znaczy musiałaby być naprawdę solidna, taka co najmniej dwuletnia kampania referendalna, gdzie obie strony, czyli zarówno zwolennicy polexitu, jak i jego przeciwnicy, dostarczyliby każdemu, kto może wziąć udział w referendum, solidnej dawki informacji na temat swojego stanowiska, tak jak to właśnie ma miejsce w Szwajcarii, żeby każdy, no, mógł w miarę świadomie podjąć tą decyzję, to znaczy, czy jest za wyjściem z Unii Europejskiej, czy przeciwko wyjściu z Unii Europejskiej, bo jeżeli miałoby się to odbyć, tak jak wspomniałem, mniej więcej tak, jak to miało miejsce w przypadku Brexitu, gdzie ludzie praktycznie głosowali, nawet nie do końca sobie zdając sprawę, nad czym głosują, no to nie wiem, czy tego rodzaju referenda, czy tego rodzaju decyzje polityczne podejmowane w oparciu o jakieś emocje, czy w trakcie jakiejś kampanii dezinformacyjnej miałyby jakiś większy sens. Z drugiej strony, no, jak popatrzymy na badania opinii publicznej, na różnego rodzaju sondaże, no to raczej myślę, że takie referendum też nie miałoby większego sensu, no bo mimo wszystko zdecydowana większość Polaków raczej opowiada się za pozostaniem w Unii Europejskiej, więc znowu jest to hasło polexitu jest, nie wiem, czy to jest w ogóle nawet przez osoby je zgłaszające traktowane jako coś realnego, czy właśnie jako próba zdobycia głosów tego powiedzmy jakiegoś tam skrajnego elektoratu, który faktycznie twardo opowiada się za tym scenariuszem polexitowym. Ale może na koniec powiem, jak ja bym widział w ogóle tą całą sytuację, czy też ten temat wychodzenia z Unii Europejskiej z punktu widzenia takiego, już można powiedzieć, stricte libertariańskiego. No ja osobiście życzyłbym sobie tego, żeby Unia Europejska w obecnym kształcie po prostu przestała funkcjonować, żeby z takiego otworu ponadpaństwowego, z takiego molocha biurokratycznego przekształciła się w coś, co przypomina raczej takie spotkania wysokiego szczebla szefów państw i rządów, czy też głów państw na takich konferencjach, jak kiedyś to miało miejsce, czy to w Wiedniu, czy w Paryżu, w Londynie i w innych tego typu ważnych ośrodkach, gdzie po prostu, nie wiem, cyklicznie, dajmy na to, nie wiem, raz na rok, raz na 5 lat, w każdym razie, żeby to nie było zbyt często, spotykaliby się ci przywódcy, podpisywali jakieś wielostronne, multilateralne porozumienia dotyczące chociażby znoszenia kolejnych barier, likwidacji ceł, nie wiem, znoszenia podwójnego opodatkowania i tego typu sprawy. Tam takie umowy byłyby podpisywane i potem już wdrażane, ratyfikowane bezpośrednio w każdym z krajów, które uczestniczyły w takim spotkaniu. I to w zasadzie by wystarczyło. Czyli można też powiedzieć, szukajmy pewnych rozwiązań, które w innych częściach świata się sprawdzają. I tutaj można jako przykład podać formułę APEC, czyli Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, gdzie w rozmowach czy też w porozumieniach uczestniczą nie państwa, a gospodarki. I wszystko to ma charakter, powiedzmy, raczej misji specjalnych, niż takich zinstytucjonalizowanych, zbiurokratyzowanych, międzyrządowych czy też ponadnarodowych struktur biurokratycznych i organizacji. I po prostu, żeby odbyć te spotkania, wprowadzić pewne rozwiązania, no nie potrzeba już tej całej nadbudowy, nie potrzeba osobnego parlamentu, komisji, rady itd., itd. Wystarczą te cykliczne spotkania głów państw. I wtedy myślę, że nawet wolnościowcy, czyli liberałowie, jakoś bardziej przychylnym okiem by na to spoglądali, bo jakkolwiek znowu byłyby to decyzje odgórne, podejmowane przez rządy,
no to jednak to wszystko nie wiązałoby się z tym całym właśnie nawisem biurokratycznym, nie wiązałoby się z tą taką wręcz nadprodukcją prawa, które, że tak powiem, z dnia na dzień przybywa, tylko to by było, tak jak powiedziałem, w miarę rozłożone w czasie. To też by było z korzyścią dla tych, którzy są zwolennikami stałości prawa, czyli żeby prawo było w miarę, żeby się w miarę szybko nie zmieniało, żeby przedsiębiorcy mieli czas dostosować się do ewentualnych zmian, które jeśli już następują, to następują raczej w cyklach kilkuletnich niż powiedzmy kilkutygodniowych czy kilkumiesięcznych. Więc takim idealnym scenariuszem byłoby, gdyby odbywały się właśnie takie spotkania, albo gdyby po prostu w ramach jakichś porozumień traktatowych z Unii Europejskiej stworzono tak zwaną organizację celową. Czyli żeby w traktacie zapisano konkretne cele, trochę jak w tej wspomnianej wcześniej przeze mnie strategii lizbońskiej, zapisano te cele, wprowadzono pewne mechanizmy, instrumenty, narzędzia, za pomocą których te cele mają być zrealizowane, jakiś horyzont czasowy, ale też oczywiście nie jakiś totalnie abstrakcyjny typu rok 2200, tylko raczej takie bardziej powiedzmy realne, czyli powiedzmy jeszcze przynajmniej w tym stuleciu. I po zrealizowaniu tych zadań, żeby ta celowa organizacja po prostu się rozwiązała, jako że no swoje zadanie wypełniła. Wtedy Unia Europejska w obecnym kształcie by przestała istnieć, ta właśnie organizacja celowa by się rozwiązała i po prostu temat polexitu czy jakiegokolwiek innego exitu, no można powiedzieć w cudzysłowie, sam by się rozwiązał, tak? Bo rozwiązałby się podmiot, z którego chciano by wychodzić. Więc kończąc tą przydługą odpowiedź, wolałbym raczej, żeby nastąpiło takie wręcz symultaniczne wyjście wszystkich państw z obecnej struktury Unii Europejskiej, rozumiane jako zawalenie się tej struktury, jako no po prostu koniec Unii Europejskiej w obecnej postaci, niż żeby tak pojedynczo kolejne państwa miały się decydować na opuszczanie tej struktury. Świetnie, w takim razie wiemy, czego naszym słuchaczkom i słuchaczom życzyć z okazji nadchodzących świąt i Nowego Roku. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A z Państwem, mam nadzieję, usłyszę się wkrótce.